jak dobrze nagrać bębny. Bardzo częste pytanie, które i też na różnych warsztatach i ludzie mi zadają w mailach, jak dobrze nagrać bębny. Pierwsza zasada i najważniejsza, musimy mieć dobre pomieszczenie do bębnów. To jest najważniejsza historia w przypadku perkusji. Nie da się nagrać bębnów w wytłumionym pomieszczeniu, malutkim. Musi być duże pomieszczenie, które daje też charakter i minimalny pogłos. Też nie hangar jakiś, ale też to powinno być pomieszczenie, które bardzo dobrze brzmi akustycznie. Bardzo prosty patent na sprawdzenie tego. Wchodzimy sobie do takiego pomieszczenia, stawiając stopę, węzeł i hi-hat. Perkusista gra jakiś prosty beat, cokolwiek i słuchamy akustycznie. Jeśli bębny nam brzmią tam dobrze, akustycznie słyszymy uchem, to znaczy, że jest duża szansa, że tam się dobrze uda nagrać, zarejestrować też ślady bębnowe. Jeśli jest pomieszczenie przetłumione, nie wiem, blachy, słychać, że ten hi-hat jest za ciemny, że w ogóle tak jakby ktoś nam palce w uszy wsadził, albo jest brzmienie kartonowe, czy jakkolwiek je nazwać, to znaczy, że w takim pomieszczeniu nie da się nagrać dobrze bębnów. To do samego mikrofonowania bębnów, to tutaj oczywiście tradycyjna, żadnych odkrywczych rzeczy nie ma i nie opowiem, czyli do stopy używamy mikrofonów nisko, które rejestrują niskie częstotliwości. Wszyscy je znają, nie będę wymieniał symboli. Dodatkowo bardzo często głośnik, który nagrywa nam najniższe częstotliwości do stopy, czyli odwrotność mikrofonu, tak? Jeśli podłączymy sobie głośnik kablami do mikrofonu, to on też działa tak jak mikrofon. Stawiamy po kolei mikrofony do każdego tomu, werbla, mikrofony overheadowe, czyli te, które nam nagrywają blachy. I co ważne tutaj, dlatego też o tym mówię, że pomieszczenie jest najważniejsze, PJN. Musimy mieć mikrofony ustawione przed bębnami i w odległości kilku metrów przed bębnami, które nam rejestrują cały obraz bębnów, i mikrofony, które wiszą gdzieś pod sufitem po drugiej stronie pomieszczenia, które rejestrują cały ambient, czyli hurgot sali, tak, hałas sali. I dopiero te mikrofony dają nam charakter brzmienia. Im ich więcej otworzymy, tym będziemy mieli bardziej rockowe brzmienie. Im mniej, tym bliższe, takie bardziej popowe czy bardzo krótkie. Jeszcze małe dwie podpowiedzi dotyczące bębnów, bardzo banalne wbrew pozorom, ale bardzo istotne. Po pierwsze, perkusista musi mieć stołek, który mu nie piszczy, tak? Czyli nie ma sytuacji, że nagrywamy i ma to, co ja mam tu, czyli że skrzypi mu jego siedzisko, bo to się też nagrywa i będzie przeszkadzało w miksie. I druga rzecz, bardzo istotna, błagam każdego perkusistę, żeby po skończeniu utworu, kiedy na przykład utwór się kończy wybrzmieniem, tak, uderzeniem w blachy, żeby nie odkładał pałek na werbel. Bo żeby przytrzymał sobie pałki w łapach, nie ruszając się, niech wszystko wybrzmi. Bardzo częsty patent, że perkusista gra sobie cały utwór, świetnie poszła, znakomita wersja i na wybrzmieniu odkłada pałki albo już zaczyna, nie wiem, kaszleć, albo pyta, jak poszło? Kiedyś przy nagrywaniu któryś płyty zespołu Led Zeppelin, John Bonham postawił bębny w holu dużego domu po prostu, bo chciał sobie poćwiczyć tam. Rozstawił bębny i się okazało, że zabrzmiały wręcz genialnie. No, byli zachwyceni tym, jak ten cały dom huczy, jaki jest właśnie ten ambient, który później się rejestruje. I w zasadzie to jest najbardziej charakterystyczne brzmienie tego zespołu, bo większość bębnów na różne płyty zostały nagrane właśnie w holu domu. Bardzo często, kiedy gramy, ćwiczymy w kanciapie, naturalnie jest to, że hi-hat gramy bardzo głośno, także to nadaje nam, jest jakby metronomem dla zespołu. Perkusista naturalnie gra hi-hat głośno, a werbel i stopy dużo ciszej. W studio gramy zupełnie odwrotnie, czyli hi-hat i blachy dosyć delikatnie uderzamy, natomiast dosyć poważnie lutujemy w werbel i w stopę. To jest bardzo istotna rzecz i często odwrócenie w ogóle samej techniki gry, więc
w studio, często perkusiści, którzy nie mają doświadczenia dużego w studio, mają z tym problem, bo no, trudno nagle w godzinę czy w dwie przestawić sobie aparat gry i grać zupełnie odwrotnie, czyli odwrotnie dynamicznie. Ważne jest to, żeby też grać precyzyjnie, że rytmicznie to wiadomo, to o tym nie muszę nawet mówić, ale precyzyjnie uderzać na przykład pałką dokładnie w to samo miejsce werbla, tak? Czyli że nie było tak, że uderzamy sobie w dowolne miejsce, bo kiedy gramy na koncercie, to może nie do końca mieć to znaczenie, bo są emocje, jest hałas i tak dalej. W studio każdy drobny ruch nietrafienia pałką w to samo miejsce werbla powoduje zupełnie inny sound, czyli każde uderzenie werbla będzie wtedy inne. I to nam totalnie rozwali później miks i brzmienie całego utworu. Tak więc też polecam perkusistom ćwiczenie precyzji uderzania w dokładnie te same miejsca w poszczególne instrumenty.